Zawodnicy UKS-u Piast Poprawa drugi rok z rzędu rywalizują w barażu o awans do Lotto Superligi. W sobotę 18 maja do Ostrzeszowa przyjechał bardzo silny przeciwnik – Energa Manekin Toruń. Pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 2-8, co drastycznie zmniejszyło szansę gospodarzy przed wyjazdowym rewanżem. Dla miejscowych po jednym punkcie zdobyli Adrian Spychała i Adrian Więcek. Dla nas jest to sukcesem, że gramy w tych barażach o Lotto Superligę. Drugi sezon i to jest naprawdę rzecz, która jest warta podkreślenia. Myślę, że za kilka lat będziemy to jeszcze bardziej doceniać niż dzisiaj. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że tak dobrej drużyny jak Toruń nie było tutaj w Ostrzeszowie, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi. No bo chociażby Grzegorz Adamiak, który w tamtym roku był jednym z liderów naszego zespołu, w tym zespole nie jest nawet czwartym zawodnikiem, jest dopiero zawodnikiem rezerwowym. To pokazuje, jakim potencjałem dysponuje drużyna z Torunia. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny mecz. Tutaj każdy daje z siebie 200%. Co prawda na razie przegrywamy dosyć mocno, ale mieliśmy chociażby w deblu swoje piłki meczowe i ten wynik mógł być troszeczkę lepszy. Natomiast no, nie ulega tutaj wątpliwości, że zespół z Torunia jest faworytem tego spotkania i oni pokazują tutaj tenis na najwyższym poziomie i myślę, że zasłużenie awansują do Lotto Superligi. Mecz stał naprawdę na wysokim poziomie. Rzeczywiście gospodarze tanio skóry nie sprzedadzą, także no mecz jest bardzo ciekawy, aczkolwiek chyba sobie poradzimy i zresztą już wygraliśmy, a myślę, że na pewno wygramy to z nawiązką. Grzegorz Adamiak nie ukrywał również, że miło było ponownie zobaczyć się z ostrzeszowską publicznością. Niesamowitą atmosferę na trybunach docenił również Adrian Spychała. Mimo że prognozy były deszczowe, baliśmy się, że może ktoś nie dotrze, bo miała być burza, ale jednak przyszło naprawdę dużo kibiców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i teraz dla nich gramy dlatego. Cały czas walczyliśmy, naprawdę w niektórych meczach malutko szczęścia brakowało, żebyśmy przechylili szale zwycięstwa na naszą stronę. UKS rewanżowy mecz w Toruniu rozegra 31 maja. Potem zawodnicy udadzą się na zasłużoną przerwę. Nowy sezon rozpocznie się we wrześniu.